Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj kotlety mielone z karkówki, z buraczkami i z ziemniaczkami. Ale zanim zaczniemy gotować, dlaczego zaczniemy? Bo chciałem powitać cudownego gościa, Aśka, bo nie muszę wszystkim przedstawiać, dzisiaj będziemy razem gotować. Co będzie potrzeba do kotletów z karkówki? Oczywiście karkówka. Dlaczego wybrałam karkówkę? Można wybrać łupatkę, można wybrać inne mięso, niektórzy robią mieszanki. Łupatkę, tak? Chciałam tylko zaznaczyć, że Baja powiedziała, że łupatkę znowu. Tak? Mięso łupatka. Wybrałam karkówkę dlatego, że jest najsmaczniejsza. Woda z mlekiem, jajko, sucha bułka, czerstwa, ona musi być nad kamień, dwie cebule, olej, koperek do ziemniaczków, bułka tarta, przyprawy, majeranek koniecznie. Buraki po prostu są umyte i gotuję w skórkach. Gotuję je w skórkach, a tu już czekają ziemniaki na swoją kolej. To Asiu, poproszę Ciebie, żebyś opłukała mięso. Opłuczę mięso. Później je pokroiła i zmieliła. Chociaż mówi się, właśnie powiedz Bajer, jak to jest, bo niektórzy mówią, że nie należy mięsa pukać. Powinno się je pukać pod bieżącą wodą, ponieważ na wierzchu mięsa znajduje się flora bakteryjna, która... No ale przecież będziemy piec w międzyczasie mięso. Się ten... Ale później na rękach to przenosisz. Tutaj masz deseczkę, proszę. Tak, i co zrobić? I teraz wyjmij to mięso na deseczkę i pokrój po prostu tak, żebyś mogła wkładać do... Dobra. Będziemy mielić mięso. Czy ty może wiesz, jak się nazywa maszyna do mielenia mięsa? No, maszynka do mięsa. Popularnie nazywana jest wilkiem. Naprawdę? Tak. Maszynka do mielenia mięsa to wilk. To co? I mogę teraz tutaj wrzucać, możesz tak? Tak, wrzucać i tak. A wiesz, że ja mam identyczną? No i ja teraz mielę mięso w wilku. I tutaj nie wiedziałam, że wilk. Patrz, co robisz. No co? Żebyś tam patrz. Ale nie, ja palców nie chcę stracić. Oj Boże. Ja w międzyczasie przygotowuję cebulę, którą Aśka zaraz zmieli razem z mięsem. Do mielonych moja mama kroiła w kosteczki cebulkę, smażyła i potem dorzucała taką smażoną, wiesz? A ty nie? Nie, ja zawsze daję surową cebulę, którą mielę razem z mięsem. Okej. A ja bardzo często robię z pieczy kotlety mielone z mięsa z kurczaka albo z indyka i one są takie suche, wiesz, zresztą. A to jest tym samym mieli szmak? Tak. Ja też. I ser. Tak. Ojej, Bajer. Tak? Ścięgno. Mocno chaj, mocno. Cebula. Moja mama zawsze tak robiła, że tak trochę na zmianę. Trochę mięsa, trochę cebuli. Znaczy trochę czegoś innego. Bułkę. Najgorszą robotę dostał gość w programie. Bułkę namaczamy w wodzie z mlekiem. Moja mama też tak robi. Tą czerstwą, tak. Mhm. Zobaczcie, jaka jest twarda. Mhm. Tak. Żeby ona... nasiąkła tym mlekiem. Aśko, czy ty domyślasz się, po co się daje bułkę taką namoczoną w mleku do kotletów? Znaczy ja myślę, że po to, żeby troszeczkę urósł ten kotlecik w środku, żeby spuchła ta bułeczka. Żeby był pulchny, nie spuchł. Żeby był pulchny, ale bardzo blisko. Żeby spuchł, tak. I był pulchny. Żeby był pulchny, tak. Bo niektórzy myślą, że dodawanie bułki takiej jest oszustwem. Że dają ludzie, żeby nie dawać mięso, to dają bułkę. A ta bułka jest potrzebna, ponieważ ona powoduje, że kotlet mielony jest pulchny. Do wilka, zmielić. A zmielić? Tak. A możesz mi włączyć wilka? Dobra. A potem jeszcze wrzucę mięso, żeby to mięso zgarnęło. Nie. Nie? Bardziej szkoda mięsa, czy bardziej bułki szkoda? Lepiej resztki mięsa przepchać bułką. No bardziej nam zależy na mięsie. Moje oczy. Bo jest Bajer, musisz mi dać jakąś... Co ci dać? Antidotum? Ręcznik papierowy. Ja pierdzielę. Cebulka bardzo dobra od pana Ziółko z Falenickiego Targu. Zobaczcie, płacząca Aśka Korsza. A
A czym ty się zajmujesz? Ja się zajmuję rozśmieszaniem. Rozśmieszaniem się zajmujesz, tak? Proszę. Dobrze, że się nie wymalowałam. Bajer nie cierpi z oczami, cebula nie dostała się do oczu, bo Bajer jest wyżej. Muszę uruchomić lampę. Żeby pokazać różnicę, to tu jest. Do mnie nie dochodzi. Dotąd, sfera cebulowa. Dotąd gdzieś dochodzi cebula, opary. Tu jest, tak, tu jest opara, tu jest cebula, jakby sfera cebulowa, a tam już nie. Proszę, żebyś wbiła jajko do tego mięska. Świetnie, wspaniale. I mieszać? Jeszcze damy przyprawy. Sól, jaka sól? Bo to jest ważne. To jest sól himalajska. Sól himalajska. Tak. Bardzo ważna jest sól himalajska. Troszeczkę sosu sojowego. Mhm. Sos sojowy, tak, który pasuje akurat do tego. Pieprz. Dobrze. Majeranek, który bardzo lubi wieprzowina. Majeranku, nie żałujcie. Najlepiej jak jest... Ale też nie można przegiąć, nie? Najlepiej jak jest... Mieszać rękami? Świeży. Mieszać rękami? Teraz mieszam. To lubię najbardziej. Rozwalanie żółtka, to jest najprzyjemniejsze. Bajer, a ty dodajesz tak. Czosnek? Łatwiej by ci było, jakbyś jedną ręką trzymała semiskę, a drugą mieszała. Ale już to chyba za późno. To już nie możesz, nastąpi. Możesz. Tak? O, i zagarnij taką. Widzisz, masz rację. Popatrz, znowu się czegoś nauczyłam. A ja całe życie obiema rękami. No. Masę mięsną na kotlety mielone trzeba bardzo dobrze wymieszać, ponieważ w momencie mieszania wtłacza się powietrze w to mięso i one są wtedy bardziej pulchne. Powinno się je mieszać w ten sposób, żeby je po prostu wtłaczać to powietrze. O, w ten sposób. Ty musisz wszystko pokazać. O, widzisz? I wtedy ta masa robi się taka gładka. Ona musi być gładka, ona musi być po prostu... Jeszcze cię trzeba mieszać. Ja mam taką ciekawostkę, jeśli chodzi o mieszanie mięsa. Mam takie wspomnienie, jak pracowałem w czasie studiów, dorabiałem sobie pracą w kuchni w FWB. I pani po prostu kucharka w pewnym momencie podeszła do mnie, który wyrabiałem taką wielką balię 50-kilową z mięsem i zabrała tam z tej bali jakieś 4 kg mięsa. Bardzo byłem zdziwiony, ponieważ pani w miejsce tego mięsa wlała 4 litry wody. I 4 litry. I dzięki temu te 4 kg mięsa mogły wyjść w siatkach kucharek do ich domów. A buraczki co? Ale zobacz, one tutaj zupełnie są pozbawione już prawie że wody. Nie szkodzi, te na górze, ponieważ są przykryte, to na górze gotują się w parze. Bułeczka tarta. Tutaj Asiu, mięsko. Formuję, czyli tak, kolejność jest jaka? Mięso. Przepraszam cię na chwilę. Tak, kuleczka. Tak. Robisz kuleczkę. Tak, takie duże czy za duże? Mogą być, absolutnie tak. Tak, dobrze. Bardziej płaskie, bo ponieważ one będą puchły w czasie smażenia. Takie, zobacz. Tak. My tutaj wlejemy olej. A możesz mi dać coś, żebym ja już te kotleciki odkładała? Możesz troszeczkę popruszyć deskę, żeby... Tak. O, super. Ślizgają się ręce. Mi się nie ślizgają. Po prostu jakoś tak już, o, już tutaj uformowałam i do bułki. Śniło mi się dzisiaj, że byliśmy na Węgrzech. Śniło się, że byliśmy na Węgrzech i zabłądziliśmy. Ja źle skręciłam, kolega mnie ochrzanił, że źle skręciłam i się szyderczo śmiał. A później nagle znaleźliśmy się w Chorwacji. A tam byli jacyś koledzy filmowcy i mówili: o, Polacy! No, Polacy, no to chodźcie, tu pomążymy. Coś takiego. Sny są naprawdę idiotyczne. I tutaj też jakbyś... Te boczki. Boczki formowała, żeby one nie były takie popękane. O, no, 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 bo u mnie są popękane. Kotlecik. No, widzisz. Zaraz chwilę będziemy gotowi, żeby smażyć kotlety. I kotlety też są gotowe i bardzo się cieszę, że ty jesteś. To jest najważniejsze, że ty jesteś gotowy. Już jesteśmy gotowi, żeby... A jaki olej? Kabacki? Tak. Dzisiaj wyjątkowo kabacki. Fajnie. Lubię ten olej. Lubię o nim myśleć. Kładziemy dosyć ściśle kotlety.
obok siebie. Bo one i tak kurczą, nie? Bardzo dobrze. Współcześnie nie dodaje się wody do masy. Współcześnie będzie. Dlatego, że ta woda, że to mięso i tak ma dużo wody w sobie i ta woda po prostu pali. Zwłaszcza, że teraz ma jeszcze więcej wody niż kiedyś mięso w sobie, prawda? Tak. Mięso teraz ma dużo więcej wody. Tak jakoś wychodzi, że to jest. Tak, woda. Jakoś się to tak. Nagle zwierzę ginie i się okazuje, że miało. Najczęściej w wodzie ginie. Tak. Dobra. Oj, bardzo dużo tłuszczu. Widzę, że one tam tak pływają sobie. Dlatego, że lepiej się dosmażą. Oboczki od razu, nie? Oboczki się od razu dosmażą. Kotlety w środku powinny być soczyste i dosmażone. Ponieważ kotlety już pomalutku są gotowe do przewrócenia, poszukam. Łopatki. Ja podejrzewam, że on już jest bardziej, żeby nie wylapać, to tak robię. Wspaniale, bardzo dobrze ci idzie i bardzo mądrze, bo zaczyna, Asia zaczyna od tego kotleta, który pierwszy wylądował na patelni. Buraczki są już ugotowane. Kłuczemy je w zimnej wodzie, żeby jak najszybciej wystygły. Będziemy je teraz obierać ze skórki. Ja je obieram ze skóry, tak? Ojej, ojej. Fajnie jak są obierane na ciepło, ponieważ później one będą troszeczkę, one będą po prostu ciepłe. Na przykład moja mama to na zimno obiera. No tak, powinno się poczekać. Tak? Tak, tak. Tylko że my się spieszymy, bo chcemy szybko zjeść obiad, to już obieramy. One są trochę kłopotliwe, bo są brudne, znaczy brudzą, są takie czerwone. Dokładnie. Trochę takie się wydają. A wszyscy bardzo lubią. To zjem ogórki, nie? A wszyscy bardzo lubią, nie? Tak. Bo to poważne. Ja najbardziej lubię na ciepło. Takie zmielone na papkę i jak byłam dzieckiem, to mówiłam, że nie zjem takich, bo to żygi. I zawsze prosiłam mamę, żeby mi zrobiła w innej formie górę. A jak dorosłam, to bardzo polubiłam właśnie tę tam papkę taką. Bajer, ziemniaki wirują za bardzo. No, czyli. Zawsze wspólna praca powoduje, że wszystko idzie szybciej. Jak się dużo kotletów smaży, to warto oczyścić patelnię, ponieważ te węgielki brzydko wyglądają i są gorzkie. Mogłabyś pracować w kuchni? Słabo. Znaczy na pewno żywienie zbiorowe ciężko. Chodzi, żebym miała fajne koleżanki, fajnych kolegów, to też dla mnie kiedy najważniejsze. Tutaj fajnie gada, jak jest fajna atmosfera, to ja mogę pracować tu wszędzie. Takie jak u nas, w chlebie. Tak. Jest niesamowite, że niektórzy nas, którzy w naszym gronie hrabi nas żywią. Wspaniale. Ostatni burak. Że razem pracujemy i że te rzeczy, które robimy, są smaczne. No. No i że będziemy je trawić, to też jest takie fajne. Będziemy, tak, wspólne trawienie jest bardzo miłe. Jedno jabłuszko do a niektórzy robią z cebulą, co ty sądzisz? No też damy jedną cebulę. Tak? Tak, damy. To ja ucieknę, żeby mi już oczy nie łzawiły. Dobrze, ja się tym zajmę. Zrób to na swoim poziomie. Dobrze. A, bo tu jeszcze cebula. Ja uciekam. Dobrze, uciekaj. Ja jeszcze tutaj wkroję jedną cebulkę. Ale te buraki są wszędzie w tej kuchni. Tak, to jest. Są wszędzie. Cała kuchnia jest. Są takie miejsca, że ty myślisz, że już je umyłeś, tak. I dalej są tam buraki. To jest odpowiedź, dlaczego nie wszyscy lubią robić dania z buraków w domu, ponieważ jest kosmos. Szafki obryzgane, podłoga. Do buraczków dodaliśmy jedno jabłko, jedną cebulę, dojemy trochę oleju. Ja zawsze daję olej. Jakoś nie przepadam za oliwą w kuchni. Można dodać trochę soli. Olej kabacki. Soli? A to tak, dodasz, bo ja nie, tak, nie mam teraz rąk. Dam. Może byś skosztowała, czy coś tutaj dodać? Skosztowałam. Super. Dam ci już łyżeczkę. Do kosztowania. Spróbuj. Dzięki. Fajna. Przydałoby się źdźbło. Dziękuję. Źdźbło. Właśnie brakowało mi go tutaj. Ziemniaki ugotowane, buraczki zrobione, przyprawione, kotlety usmażone. Jesteśmy gotowi do tego, żeby serwować nasze dania. Kotlet mielony z karkówki,
buraczki, sałatka z buraczków, ziemniaczki z koperkiem. Pycha. Smacznego. Ja zaczynam od ziemniaka. Bardzo dobry ziemniaczek. Ale fajny kotlecik. Pachnie ładnie. Fajny. Tak? No. To są lepsze kotlety niż ja robię. Buraczki fajne. Mhm. No to nasze wspólne dzieło. No, dzięki Boże, że mnie zaprosiłeś. Bo nie miałam produktów na dzisiejszy obiad w domu. No, pyszne. Bardzo dobre. Zrobił Bajer, a ja to towarzyszyłam.